Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie będę opowiadać o znakomitej artystce, świetnej aktorce, która dzięki swoim dokonaniom zasługuje na miano legendy PRL. Zresztą również po zmianie ustroju wielokrotnie mogliśmy ją oglądać zarówno na małym i dużym ekranie, jak i na deskach teatralnych. A media równie często donoszą o jej sukcesach w życiu zawodowym, jak i zawirowaniach w życiu prywatnym. Poznajmy wspólnie historię Ewy Wiśniewskiej. Niezwykły talent, ale także niesamowita uroda sprawiła, że już za młodu zwróciła uwagę twórców i publiczności. I nic się nie zmieniło. Aktorka nadal, mimo upływu lat, zachwyca zarówno swoimi dokonaniami artystycznymi, jak i niesamowitą urodą, choć sama siebie nie uważa za żaden siódmy cud świata. Elektryzuje publiczność, na pewno jest niesztampowa, zwraca uwagę. Ja sama zawsze, kiedy widzę ją na ekranie, skupiam się i przyglądam się, ponieważ uważam, że pani Ewa wykonuje prawdziwą sztukę. Nawet jeśli do zagrania ma niewielką rolę. Ciekawi, co u niej dzisiaj słychać? Zapraszam do tego, żebyście zostali ze mną do samego końca, a na pewno się przekonacie. I zapraszam także do subskrybowania mojego kanału. Spędźmy ten czas w naprawdę miłym towarzystwie. Ewa Wiśniewska urodziła się 25 kwietnia 1942 roku w Warszawie. Jak sama wspominała, wychowała się w rodzinie, w której wychowanie było dość surowe. Wraz z dwiema siostrami, z których jedną na pewno dobrze znacie, ponieważ chodzi o panią Małgorzatę Niemirską, o której już zrobiłam zresztą kiedyś odcinek, była ciągle zachęcana do rozwoju artystycznego. Rodzice, choć sami artystami nie byli, bardzo dużo uwagi przykładali do tego, by ich córki rozwijały się artystycznie, głównie muzycznie. Pani Ewa przyznawała jednak po latach, że pracochłonne ćwiczenia na fortepianie nie sprawiały jej takiej przyjemności, jak można by sobie to wyobrazić. Zresztą początkowo, jako dziecko, wcale nie miała zamiłowań artystycznych, a samo aktorstwo stało w sprzeczności z jej chorobliwą nieśmiałością, do której otwarcie się przyznawała. Sama mówiła, że na różnego rodzaju akademiach szkolnych itd. wypadała raczej mizernie. Choć musimy wziąć poprawkę na to, że jest to bardzo ambitna osoba, więc może nie do końca obiektywnie oceniała wtedy swoje umiejętności. Jako bardzo młoda osoba byłam straszliwie nieśmiała i czerwieniłam się na każde słowo, które miałam wypowiedzieć, mówiła w trybunie. Ale jeżeli faktycznie w domu było tak surowo, jak wspominałam, to może wynikało to też z tego. Rodzice trzymali mnie na dość krótkiej smyczy, bo byłam dzieckiem trudnym do okiełznania. Już w przedszkolu pokazałam, jakim dzieciulkiem potrafię być. Postanowiono mnie więc szybko doprowadzić do pionu i posłano do szkoły rok wcześniej. Obok normalnej szkoły podstawowej popołudniami miałam zajęcia w szkole muzycznej, a potem kontynuowałam naukę w średniej szkole muzycznej w klasie fortepianu, mówiła dla AKPY. Aktorstwo jednak szybko się o nią upomniało. I to jeszcze wtedy, kiedy ona sama nie miała pojęcia, że aktorką może i chce zostać. No bo jak inaczej wytłumaczyć to, że jako 14-latka pojawiła się w kanale Wajdy? Chodziłam z koleżanką na ulicę Dolną, na Mokotowie, gdzie kręcono kanał i wciągnięto mnie na chwilę na plan jako statystkę. Podobnie było z Dezowatym Szczęściem, gdzie chodziłam w kapeluszu na głowie przez bramę uniwersytetu, filmowana od tyłu, mówiła o swoich pierwszych doświadczeniach z kamerami. Ale także w tym samym wieku, w wieku 14 lat, wygrała pewien konkurs, który mógł jej już nieco dać do myślenia, że być może ma szansę na karierę, co najmniej medialną póki co. Wygrała konkurs magazynu Film, Piękne dziewczęta na ekrany. I może wtedy zaczęła myśleć, że jej plany z podstawówki nie do końca są tą drogą, którą powinna pójść. W podstawówce chciałam zostać pediatrą. Później, z racji mojej odwzajemnionej miłości do piłki siatkowej, myślałam o Akademii Wychowania Fizycznego. Miałam też pomysł, żeby studiować na Akademii Sztuk Pięknych, ale szybko mi przeszło. Maturę zdawałam jako 17-latka i rozpoczęłam studia w Akademii Teatralnej w Warszawie. Summa summarum, przestałam uczestniczyć na zajęcia w szkole średniej muzycznej, o czym rodzice dowiedzieli się post factum, mówiła w wywiadzie dla AKPY. I również szybko podczas tych studiów podjęła decyzję o zamążpójściu. A ta decyzja nie była warunkowana wcale wielką miłością. A może była, wiecie. Wszystkie pierwsze miłości są wielkie, tak? W naszej głowie przynajmniej. Ale może nie była dobrze przemyślana. W każdym razie aktorka mówiła, że było jeszcze coś, co ją przekonywało do tego, że warto. Szybciej mogła wyfrunąć z tego domu, w którym, jak sama przyznawała, krótko ją trzymano. Związek z Robertem Polakiem dał jej jedyną córkę, Grażynę.
zwaną przez bliskich Inką. Jednak pani Ewa nie ukrywała później, że w rolę matki bardzo trudno jej się było wcielić i to właściwie nie tylko na samym początku. Zawód zawsze był na pierwszym miejscu. Byłam matką, taką jak to ojcowie bywają, co to przyleci, poklepie po głowie, sprawdzi czy wszystko dobrze i wylatuje do pracy. Matką na przychodne. Czy żałuję? Trudno dziś to powiedzieć, bo zawód jeszcze mnie nie zdradził. Zresztą, czy za pasję można przepraszać? Mówiła w wywiadzie dla pani, a w innym dodawała. Inkę urodziłam na 4. roku szkoły teatralnej. Do zawodu wchodziłam z bagażem. Nie radziłam sobie z macierzyństwem. Byłam dumna, że mam dziecko, ale gdy pojawiały się zawodowe zobowiązania, zastępowała mnie niania. Wiem, w Polsce być dobrą matką to znaczy rezygnować z siebie, ale czy 20-latka z głową pełną marzeń jest gotowa na takie poświęcenie? Mówiła z kolei w rozmowie z Klaudią. W 1963 roku ukończyła studia, a jej związek z mężem rozpadł się dość szybko, bo jak sama pani Ewa mówiła, raczej nie byli gotowi na małżeństwo. I była to zabawa dwójki dzieci. Byliśmy dziećmi, jak się pobraliśmy. Oboje startowaliśmy w zawodzie. Rozwiedliśmy się, gdy miałam 22 lata. Pamiętam, że wracaliśmy z sądu, trzymając się za rękę i płacząc. Tymczasem jej kariera bardzo owocnie się rozwijała. Przez kolejne lata mogła liczyć na angaże w najlepszych teatrach. Mogliśmy ją oglądać w warszawskich teatrach, Praskim Teatrze Ludowym, Nowym Teatrze, Kwadracie, Ateneum, Teatrze Stefana Jaracza, a potem Teatrze Narodowym. Upracowała także z warszawskimi teatrami Komedia, Syrena, Polonia, a także Poznańską Sceną na Piętrze i Teatrem Polskiego Radia, a także Teatrem Telewizji. Natomiast zaraz po studiach została zatrudniona na deskach Teatru Ludowego. Tam szybko jej talent dostrzegł dyrektor, który postanowił przyznawać jej duże, wymagające role. I równocześnie aktorka też zaczęła pojawiać się na srebrnym ekranie, ponieważ pewnie większość z Was pamięta serial Doktor Ewa, który podbił serca Polaków i sprawił, że pani Ewa była naprawdę rozpoznawalną osobą. Tytułowa Ewa Lipska tuż po studiach podejmuje pracę w wiejskim ośrodku zdrowia. Wychowana w mieście, atrakcyjna kobieta musi zdobyć zaufanie swoich pacjentów i zmierzyć się z obyczajami niezupełnie zgodnymi z wiedzą medyczną. Kolejne filmy, w których zagrała, to Prawo i Pięść, Sam pośród miasta czy Tylko umarły odpowie. Już od początku kariery pani Ewa musiała udowodnić, że umie wcielić się w naprawdę różnorodne role. Starała się, by szybko jej nie zaszufladkowano jako delikatnej blondynki i że może grać nie tylko dziewczyny o niewinnym spojrzeniu, ale także temperamentne kobiety. Myślę, że każda aktorka marzy o tym, żeby zagrać czasem czarny charakter, kobietę z krwi i kości, bizneswoman, a czasem nawet być może toksyczne postacie. W międzyczasie również odnalazła drugą miłość. Tym razem jej serce zawędrowało za polskie granice, ponieważ jej wybrankiem okazał się być włoski biznesmen. I w tym wypadku doszło do małżeństwa. Pani Ewa nawet na jakiś czas zamieszkała w Rzymie, ale potem postanowiła wrócić do Polski, bo wzywała ją jej prawdziwa miłość. To były lata 70. Wyskoczyłam tam w pełni sławy. Mieszkaliśmy w Rzymie. Myślałam, że zostanę tam na zawsze, ale nie potrafiłam żyć bez grania w Polsce. Mówiła o powodach kolejnego rozstania. I po powrocie do Polski wpadła w wir propozycji zawodowych i pracy, ale także dużo działo się w jej życiu prywatnym. Potem był jeszcze związek i kolejne rozstanie ze znanym lekarzem, dziś mężem aktorki Barbary Burskiej. Ewa zawsze mnie przedstawia w taki sposób. To jest druga żona mojego trzeciego męża, mówi Barbara Burska, o której też macie odcinek na moim kanale. Jest wspaniałym kompanem, cały czas się spotykamy, chodzimy do kina, pubu. Jest fantastycznie, opowiada Burska. Natomiast kiedy zmarł pan Jan, czyli mąż obu obecnych przyjaciółek, nie ukrywały one, że wstrząsnęło to nimi, szczególnie panią Barbarą. Dlatego pani Ewa okazała się być dla niej naprawdę bardzo ważnym i wielkim wsparciem w tym momencie. To był dla mnie trudny czas, mocno przeżyłam jego odejście. Ewa zaopiekowała się mną jak najlepsza siostra i wspominała, że w pani Ewie imponuje jej wiele cech. Przede wszystkim to, jak bardzo niezależną i pewną siebie jest kobietą. Kobietą, która sprawia wrażenie, że mężczyźni nie są jej potrzebni do szczęścia, a już na pewno nie do życia. W międzyczasie przyszły kolejne propozycje, które jeszcze ugruntowały popularność aktorki.
bo zagrała w kultowych produkcjach, takich jak Stawka większa niż życie, Janosik, Wiedźmin, Stara baśń, Cudzoziemka. Za tę rolę zresztą otrzymała nagrodę dla najlepszej pierwszoplanowej aktorki na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 1986 roku. A także Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy Ogniem i mieczem. I oczywiście, kto mnie zna, ten wie, że ja nigdy nie przejdę obok Ogniem i mieczem obojętnie. Ale postać Kurcewiczówny, w którą wcieliła się pani Ewa, to jedna z moich ulubionych postaci w tym filmie. Oczywiście jako dziecko byłam trochę zła, że ona tak z tą Kniaziówną postępuje i tak nią trochę handluje, ale jednak no nie dało się przejść obojętnie obok tej roli. Ja wiem, że kiedyś tak Sienkiewicz napisał, ale żałowałam, że tak szybko niestety panią Ewę tam, czyli Kurcewiczównę, zaciukali. Za tę rolę Ewa Wiśniewska dostała Polską Nagrodę Filmową Orła. Jak sama podkreślała, najbardziej zależało jej na tym, żeby nie określać się w zawodzie. Nie chcę i nie potrafię być określona. Nieokreśloność jest moją aktorską barwą. I chociaż bardzo dużo Wam tutaj mówię o sławie, popularności i tych rolach, które przyniosły jej to wszystko, to jednak prawda jest taka, że pani Ewa zawsze to traktowała dość pobocznie. Dla niej najważniejszy był teatr. Sama mówiła, że to inna energia, inny rodzaj skupienia. A od 2009 roku do dziś możecie ją oglądać w Teatrze Narodowym. W życiu prywatnym też niektóre sprawy się wyprostowały. Pani Ewa po latach odbudowała relacje z córką, choć jak sama przyznaje, nie było łatwo. Nie ukrywała, że był taki czas, kiedy córka nie chciała z nią utrzymywać kontaktu. Miała żal, że matka nie poświęcała jej tyle czasu, ile pewnie poświęcali rodzice jej rówieśnikom. Ona nie chce, bym o niej opowiadała. To przez silną niechęć do mojej pracy, bo dla mnie aktorstwo zawsze było na pierwszym miejscu. I córka ma do mnie żal o to do dzisiaj. A aktorka podsumowuje. Wiem, że popełniłam wiele błędów. Pogodzenie zawodu z życiem było jednak niewykonalne. W międzyczasie aktorka związała się z Krzysztofem Kowalewskim i to ten ostatni związek wydaje się być najpoważniejszy w jej życiu. Poznali się jeszcze w szkole teatralnej, ale rozeszli się w atmosferze skandalu. Spędzili ze sobą ponad 2 dekady i chociaż media często donosiły, że ich związek był raczej otwarty, ponieważ zdarzały im się relacje z innymi partnerami, aczkolwiek nie wiem na ile to jest prawda i na ile nie są to wymysły brukowców, to jednak prawda jest taka, że w pewnym momencie aktorka miała nieco żal do pana Krzysztofa o to, że ten postanowił założyć rodzinę, w sumie nie bardzo ją o tym informując. Oficjalnie byli razem aż do chwili, kiedy Kowalewski zdecydował się związać z młodszą od niego o 30 lat Agnieszką Suchorą. I wkrótce wyszło na jaw, że spodziewają się dziecka. Nie widziałam powodu, żeby zbyt długo przymykać oko na wyjazdy Krzysztofa na kąpiele do jego nowo narodzonego dziecka, mówiła w jednym z wywiadów. Krzysztof Kowalewski później poślubił panią Agnieszkę, natomiast pani Ewa uznała, że lepiej będzie, jeśli będzie od tej pory wiodła życie w pojedynkę. Z 3 związków to ja odeszłam, wszystkie jednak oceniam pozytywnie. Dzięki nim poznałam siebie i wiem, że lepiej żyć samotnie, żeby nie ranić innych, mówiła aktorka. Moja świadomość samej siebie jest duża. Nigdy nie umiałam dostosować się do partnerów, nie godziłam się na kompromisy. Nie nudzę się sama ze sobą. Idę swoją drogą, niosąc niezależność jako swój sztandar. Bo prawda jest taka, że jeżeli ktoś nam jest potrzebny do życia, w sensie, jeżeli czujemy się nieszczęśliwi sami ze sobą, to ciężko nam znaleźć dobrą miłość. Wtedy trochę się nad kimś uwieszamy. Więc taka jednak niezależność, takie podejście jest bardzo dobrą podstawą zarówno do szczęśliwego życia, ale również do tego, żeby po prostu sobie kogoś przyzwoitego, mówiąc krótko, znaleźć. Więc w mojej ocenie tak czy siak tak jest najlepiej. I mam wrażenie zresztą, że upływające lata na pani Ewie nie robią najmniejszego wrażenia. I choć sama twierdzi, że nigdy nie uznawała się za piękność, choć trudno mi w to uwierzyć, bo ja patrząc na panią Ewę z lat młodości, to chętnie bym się wymieniła i pani Ewo, wymieniłabym się coś też, mam wrażenie, za kilkadziesiąt lat, to aktorka sama przyznawała, że wszelkie komplementy uznawała za nieszczere, więc przepraszam od razu, ale ja naprawdę tak myślę. Sorry. I być może to dlatego, że u niej to wszystko było takie niewymuszone, a z drugiej strony po prostu pracowała, bo zawsze wiedziała, czego chce i kochała to, co robi, to po prostu te rzeczy do niej przychodziły. Tak naturalnie. Według Jana Englerta,
Kariera Wiśniewskiej to efekt niezwykle rzadkiego połączenia pracy, rzetelnego podejścia do zawodu, graniczącego nawet z nadgorliwością w wypełnianiu obowiązków, z prawdziwą miłością do teatru. Nie zauważyłem nigdy, by specjalnie zabiegała o popularność czy uwielbienie, być może dlatego, że je po prostu miała. Nie brakowało jej ani propozycji zawodowych, ani ofert matrymonialnych, mówiła aktorce. A pani Ewa dodaje, że też nigdy nie przejmowała się upływem lat i nie ukrywała swojego wieku. Nie można walczyć z wiatrakami. Poza tym nikt mnie przecież nie obsadzi w roli 20-latki. Sama też bym się nie zgodziła. Nawet w Cudzoziemce nie zagrałabym siebie młodej, bo to było 20 lat temu. Mogę wstać lewą nogą z innych powodów, natomiast plastrem na mózgu mój wiek mi w ogóle nie leży. Jeżeli spotykają mnie przeciwności losu, problemy, nie tyczące zawodu, kiedy czuję się gorzej. Ale nigdy tak, żebym pomyślała, to już koniec. Raczej tak, to już się zaraz przetoczy i będzie lepiej. Stoi za tym jakaś siła, którą mam od Stwórcy i to ona jest moim kołem zamachowym, mówiła aktorka o starzeniu się w gali. I myślę też, że jest tak, ponieważ pani Ewa nigdy nie rozstała się ze swoją największą miłością, sceną. Ciągle gra, ale pojawia się także na ekranie. W ostatnich latach mogliśmy ją oglądać w filmie Zbliżenia, gdzie zagrała toksyczną matkę, a także w Juliuszu. A jak już sama wspomniała, i ja też wspominałam, na sławie jej nie zależy, więc w mediach pojawia się rzadko, rzadko udziela wywiadu. Nie czuję się gwiazdą i wręcz nie życzę sobie, żeby tak o mnie mówiono czy pisano. To słowo zostało dziś tak wyświechtane, że już nic nie znaczy, mówiła w jednym z wywiadów. Jeśli o młodym człowieku, który nie wie, co na scenie robić z rękami i nogami, pisze się, że stworzył kreację i jest gwiazdą, to ja wolę pozostać aktorką. Ale chciałabym wam przytoczyć jeszcze jedną wypowiedź pani Ewy, żeby nikt z was przypadkiem nie pomyślał, że aktorka ma jakieś pretensje do młodych aktorów, bo zupełnie tak nie jest. Ona po prostu ocenia przez pryzmat siebie. Najważniejsza jest praca, jej etos jest ważny, a jeżeli o pracę chodzi, to ona sama bardzo chętnie pomoże. Doświadczenie jest przydatne. Nie należę do aktorów, którzy za wszelką cenę starają się poprawiać młodych. Przekonywać do swoich pomysłów. Nigdy nie chciałam być pedagogiem. Na scenie również tego unikam. Wiem natomiast, że niekiedy młode osoby, młodzi aktorzy potrzebują wsparcia. Kiedy pojawiają się ewidentne asynchrony w danej kwestii czy w konkretnej scenie wynikające chociażby z braku doświadczenia, staram się podrzucić drobne uwagi. Nie jest to jednak nigdy nachalne. I oczywiście rozumiem, że pani Ewa nie czuła się nigdy na siłach, żeby być pedagogiem, choć szkoda, bo jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich aktorek. Została odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w pracy artystycznej. I przez lata wybierała role, które naprawdę zapisywały ją w naszej pamięci. I myślę, że udało jej się to, na czym najbardziej jej zależało. W tym zawodzie chodzi o to, żeby istnieć, a nie zaistnieć. W obecnych czasach zostać znanym nazwiskiem można właściwie na podstawie jednego drobnego dokonania. Tymczasem, żeby to miało znaczenie, trzeba to sprawdzić, ulepszyć, powielić, mówiła w polskim radiu. Na pewno trudnym dla pani Ewy czasem był lockdown, czyli moment, w którym nie można było grać spektakli, ale sama powiedziała, że bardzo wtedy doceniała publiczność, która pojawiała się jednak na spektaklach, w których grała. W krótkich przerwach pomiędzy lockdownami, przy obostrzeniach sanitarnych, zagraliśmy parę razy. Biliśmy brawo widowni, która mimo strachu przychodziła do teatru. Wtedy to była odwaga. Dzisiaj widownia Teatru Narodowego znowu jest pełna. Nie można dostać biletów. Nasza publiczność wróciła. Faktycznie o bilety jest trudno, ale próbujcie. Myślę, że naprawdę warto panią Ewę zobaczyć w akcji, że tak powiem. Bo zawsze teatr to zupełnie inne doznanie i co prawda nie do Narodowego, ale ja się jutro wybieram do teatru, nie mogę się doczekać, więc tym bardziej właśnie jestem zadowolona, aczkolwiek myślę, że wybiorę się w najbliższym czasie na spektakl z panią Ewą właśnie do Teatru Narodowego i wam również to polecam. Ale jestem ciekawa również, które filmy i seriale były waszymi ulubionymi z udziałem tej aktorki. Będzie mi bardzo miło
Jeżeli napiszecie Wasze wspomnienia z Panią Ewą związane, wiem, że często się ze mną nimi dzielicie. Serdecznie Panią Ewę chciałam pozdrowić. Jeśli nas ogląda, życzę zdrowia i długich lat na deskach teatralnych. Po prostu, żeby się Pani nie rozstawała ze swoją największą i prawdziwą miłością. Was też zachęcam do tego, żebyście się ze mną nie rozstawali, bo przyjdę do Was już niedługo z kolejnym odcinkiem. Proponujcie, o kim ma być, jaką historię mam Wam tym razem opowiedzieć. A ja postaram się spełnić Wasze życzenie. Do zobaczenia, kochani. Udanego dnia. Pa, pa.